rząd PiS traktuje polskie rolnictwo w sposób całkowicie instrumentalny. Ja jako rolnik nie dostałem suszówek. No, wielu znajomych również nie dostało suszówek. No i czujemy się przez to oszukani. Rządzący obiecywali pomoc w sytuacjach trudnych. Okazuje się, że suszowe za zeszły rok nie zostało wypłacone bardzo wielu z rolników. Mamy potężną przepompownię w Dolnym Starogrodzie. Ona wyssa każdą wodę, tam jest kilkanaście pomp. Jeżeli się rolnicy zwracają o to, żeby była melioracja w miejscu, gdzie wszystko stoi w wodzie, to niestety, ale pan prezydent Andrzej Duda opowiada o oczkach wodnych. No ale nie ma na to pieniędzy. Ta woda nie dojdzie do przepompowni na dzień dzisiejszy, ponieważ wszystko jest zarośnięte. Wystarczy wykosić, tak? I wykoszenie już powinno być dawno zrobione. Do dnia dzisiejszego nawet nie odbył się przetarg. Dzisiaj, drodzy państwo, nasi rolnicy to są po prostu przedsiębiorcy, którzy powinni mieć dokładnie takie same prawa i którym trzeba pomóc. Jest jedynym kandydatem, który myślę, że coś zrobi. No, jest otwarty na wszystko, na ludzi, na wszystkich ludzi po prostu jest otwarty. No.